jednoznacznie oczekuje tej dymisji. Pan prezydent powiedział, że jeśli poza informacjami medialnymi będą informacje ze strony instytucji uprawnionych do weryfikacji pewnych wymiarów funkcjonowania osób publicznych, a jak rozumiem, rozmowa, zarówno rozmowa prezesa Kaczyńskiego oraz wiceprezesa Kamińskiego z Marianem Banasiem, jak i wypowiedź premiera bazują na potwierdzonych i na sprawdzonych informacjach. Oczekiwanie pana prezydenta jest jasne. Stawiam bardzo poważny zarzut, że przez 30 dni, albo 15, albo 10, wszystko jedno, służby specjalne nie złożyły doniesienia na pana Banasia, bo czekały, jaką decyzję podejmie Komitet Polityczny PiS-u. I to jest poważny zarzut niedopełnienia obowiązków przez Kamińskiego i Bejdę. Przedłużanie tej historii, przedłużanie podjęcia decyzji w sprawie pana Banasia po prostu nam naprawdę zwyczajnie nie służy, więc dopatrywanie się, prawda, że tutaj jeszcze coś się działo, jest trochę absurdalne. Wszyscy rozumiemy i pan się chyba z tym zgodzi, że faktycznie no, przyszedł taki moment, w którym musimy powiedzieć, popełniliśmy błąd powołując tego człowieka na to stanowisko. Ale chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, nie oceniam ciągle jeszcze na tym etapie, bo ja nie znam raportu Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sprawę trzeba wyjaśnić, bo jeśli by się okazało, że na jakimś etapie służby kierowane przez różnych szefów wiedziały o tym i z jakichś powodów nie robiły z tej wiedzy użytku, to jest sprawa, która wymaga wyjaśnienia. Jako nasza demokracja, wszyscy wspólnie, bo wszyscy jesteśmy obywatelami Polski, to robi źle dla wizerunku Polski na świecie. Naprawdę pan Banaś powinien zrezygnować, jeżeli nie zrezygnuje, no czekam na ten plan B. Wydaje mi się, że no, w najgorszym przypadku trzeba się pogodzić z tym, że mamy takiego prezesa NIK-u, jakiego mamy. Bo jeśli złamiemy jego niezależność w tej sprawie, to każdy kolejny również nie będzie już niezależny. I myślę, że lepiej pogodzić się z tym, że mamy jednego kiepskiego. Być może, bo to też są zarzuty. No, ale powiedzmy, że no, wygląda to na razie kiepsko. Tak? Można by na przykład zaapelować do niego w ten sposób, że wszystkie siły polityczne zadeklarują, że jeśli oczyści się z zarzutów, to niezależnie kto będzie rządził, to zostanie powołany ponownie.